Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Elden Ring. No i tak jak to było podobnie poprzednio, tak i teraz jesteśmy znów na płaskowyżu. Jednak dzisiejsza przygoda nie będzie się rozgrywać tylko i wyłącznie na płaskowyżu, czy na, jak to się nazywało, obrzeżach stolicy, gdyż osobiście wydaje mi się, że mam dużo rzeczy do zrobienia. I tak, zacznijmy może od takich najoczywistszych. Czemu sobie może nie najoczywistszych, co takich najbardziej interesujących, przynajmniej mnie. Więc dostałem, jakby najłatwiej określić, poradę. Chyba można tak to nazwać. Od jednego bardzo bliskiego kumpla, więc dziękuję za to. Przynajmniej jest to porada, oraz delikatnie można powiedzieć, ponoć podpowiedź do czegoś, co mi się przyda, więc mówisz, żeby pójść na szczyt wodospadu i szukać mrówków na gałęzi. Więc tak, od tego chcę zacząć, bo ponoć dostałem informację o tym, że cokolwiek to będzie, nie będę żałował, więc tak, zacznijmy może od... W sumie zacznijmy od walki z tym czymś, bo może i nie jest to tutaj traktowane jako boss, ale wydaje mi się, że jeśli go pokonamy, i tak coś fajnego powinno wypaść. Okej. Mocny dziad. Ale dobra. Nadal mamy... Okej, wniosek następujący. Aha, super, czyli w ten sposób zginiemy dzisiaj po raz pierwszy. Przez to, że ten przeciwnik będzie ciągle spamował swoimi atakami tworzącymi tamte. Nie, dobra, nie. Jednak przeżyjemy jeszcze chwilę. Więc dwa i mieczyku. O nie. Będzie eksplozja. Będzie eksplozja, spokojnie. Nie to. Halo, postać nie to. Dobra. Nie jest bezpiecznie, ale może się uda. Będzie eksplozja dająca te pociski, więc szybko tak. No nie. Czy wy to widzicie? Nie, ale mniejsza. Tak. Pierwsze podejście nieudane. Drugie zrobimy już bezpieczniejsze. I no, ogólnie mówiąc, czy tego chcecie, czy nie, ja tu będę się tłukł z tym, bo chcę sprawdzić po prostu, co chodziło, a te mrówki na gałęzi podpowiedź. Szczerze mówiąc, dużo mnie mówi. Więc tak. Jedno co to kojarzę, że tam chyba były pierwszy raz mrówki, więc. Może nie są to mrówki na gałęzi bezpośrednio, ale. Wydaje mi się, że może to być, wiecie, adekwatne do tej podpowiedzi. A póki co tak, przeżyjmy jego ataki. Nakładamy wzmocnienie. I teraz raz. Nawet nie ma co robić więcej ataków. To po prostu nie ma sensu, trzeba być ostrożnym. I teraz tak, będą te pociski. Dużo, bardzo nawet dużo. A on tak mnie wyłapał. Super, po prostu dla niego. I okej. Delikatna wymiana ciosów. Okej, biegnij. Podskocz. I tak. No, bez przesady. Mówiłem bez przesady, nie z przesadą dodatkową. Halo, gro. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Okej, raz i drugi cios powinien już go wykończyć. Aby to było tylko warte. Jeśli to będzie zwykły przeciwnik, za którego nic nie ma, to się delikatnie mówiąc zdenerwuje. Okej, dobra, 10 tysięcy jest w porządku i kostur awatara. O, pewnie jakiś nowy magiczny kijek. A nie, nie jest magiczny kijek. Okej. W takim wypadku, co to za broń? Olbrzymia broń. Okej, dużo siły, dużo wiary. I proszę, tutaj macie informację, co to jest. Dobra. Czy jest to po prostu broń imitująca te ruchy tych stworów? Zdecydowanie miłe. Powiedzmy, nagroda. Ale trzeba by... Jakkolwiek potrzebna? Nie sądzę. Na przykład średni ciężar w ten sposób. Czemu ja nie noszę pochodni? Skoro nadal z pochodnią też mam średni ciężar. Nie wiem. Ale tak, jest tu mrówka.
A, i tutaj jest taka z tą wzmocnioną głową, tak zwana. A, chociaż nie jestem pewien, czy wszystkie nawet nie miały wzmocnionych głów, tylko że początkowo wiecie, tego nie zauważyłem. Może to były wszystkie? Szczerze, to teraz ciężko mi stwierdzić. Zatem łatwo mi stwierdzić, że jednak nie są aż takie groźne, jak to mogło wyglądać. I wtedy, i teraz, chociaż tak naprawdę dużo się nie zmieniliśmy pod względem naszej siły. Tak. Nie koń, chciałem... No. To chciałem. Od razu lepiej, będzie więcej widać przy okazji. A może nawet się odregenerujemy, chociaż... No nie ukrywam, jestem tak na przegranej pozycji. Raczej jeśli chodzi o moje butelki. Ale mniejszej. Ja, czy stąd mogę coś zrobić? Mrówki na gałęzi, coś jakoś... Niby są tutaj jakieś korzenie czy coś. Ale nie. Niczego tu nie ma, więc... Albo to źle zinterpretowałem i chodziło o jakiś inny wodospad, chociaż... Szczerze nie kojarzę innych wodospadów. Albo to jest gdzie... Nie. Głupia postać zmarnowała właśnie trochę energii. I many. Ale trudno. Więc tak, może najpierw będzie, jeśli tym razem pójdziemy serio na gałęzie. Bo widzę, że tam też jakieś znajdźki, których nie podnosiłem. Nie jest to aż taki wielki problem oczywiście, ale no, jednak fajnie byłoby mieć wszystkie. I jeśli mam tutaj robić takie precyzyjne skoki, które robiłem też wtedy, to może lepiej wrócić na konia. I tak, z pochodnią na koniu, hop, tak. I co my tu mamy? Kamień kowalski 6. Przyjemne na pewno, jeśli będę chciał ulepszyć swoją pieczęć, tą czarnego ognia bardziej. A nie ukrywam, no obecnie to chyba jest najlepsza opcja ze wszystkich i... Mamy mrówkę. I... Co prawda to są chyba bardziej korzenie niż gałęzie, ale... Ale tak, ale są. Więc... Uznajmy, że może to o to chodziło i tak. Tu też jest jakaś dziura, to zanim poszukam co i jak z tymi mrówkami, to pozwólcie, że właśnie sprawdzę sobie dziurę bezpośrednio. Macie. Chwila, nie, tu już nie było? Nie, według mapy nie, chociaż wydaje mi się, że powinienem już tu być i więcej mrówków. Okej, okay, i dobra, potwierdzę tu jednak jedną moją rzecz. Nie każda mrówka ma kamienną głowę. Więc tak, może póki co powinniśmy się skupić chyba na bezpiecznym przechodzeniu tutaj i eliminowaniu mrówków, zanim będzie ich za dużo i nas pokonałem samą liczbą. Ale dobra, tak, super. Jakaś królowa? Nie wiem, czy powinienem ją atakować, ale i tak to zrobię. Run Numena i ukrniczny, tak. Dobra. Odzyskaliśmy przy okazji fajną ilość butelków. To tak. I czym jest runa Numena? Jakby sprawdzimy tutaj, bo to jest najprawdopodobniejsze. Mnóstwo, zatrzęsienie run. Okej, jest tak. Numenowie rzekomo wywodzą się spoza ziem pomiędzy, choć w rzeczywistości dzielą pochodzenie z samą królową Mariką. Okej, czy jakaś super potężna runa po prostu. Nie żebym narzekał, ale... Raczej chciałbym czegoś trochę więcej, niż tylko tego. O... Ja myślę, że czy nie widzę mrówka. Gin. Okej, czyli teraz... Więcej ich pospadało tam. Okej, a może powinniśmy być ostrożni. Tak, dużo tego pospadało, więc powinienem być ostrożny. To nie zmienia faktu, że tak... I tak tutaj zeskoczę i pozbędę się tych mrówków. Osobiście. Bo zabawa w pozbywaniu się ich zaklęciami już mi się znudziła. No to dobra. Z perspektywy dosłownie chwili to jest trochę ryzykowne. Znowu łuk runiczny i runa Numena.
aż zaczynam... jakby to powiedzieć... wątpić, czy powinienem to robić. Właśnie za każdą jest tej właśnie łuk runiczny i tak dalej, to możliwe, że... Zresztą dobra, to są agresywne mrówki, da się namierzać. Gdyby to był MPEC, to raczej by nie dało się tego namierzać, więc okej, okay, może niepotrzebnie się aż tak obawiam. Mhm. Może to jest dosłownie takie po prostu miejsce z nagrodą dla nas wszystkich, którzy to odnaleźli. Ale dobra, mniejsze, kolejny łuk, tak. Kolejna królowa mrówków. Znowu ta informacja, jakbym nie wiedział o tym, że to dostaję. Dobrze, spokojnie. A pochodnia? Nie czarny płomień. Pochodnia. Dziękuję. Od razu lepiej. Teraz tak. Co my tu jeszcze mamy? Chyba nic. Więc tak, teraz tylko przeżyć atak ostatniej mrówki i powinno być ok. W sumie ostatni? Przedostatni, dobra, przepraszam. I teraz ją wykończymy. Niech czuję wyjątkowa naszym super cięciem, tym takim, no wiecie, tym takim, no. Ja bym tego inaczej nazwać i... Gdzie nas to ogólnie prowadzi? Właśnie. Też żeby się odmierzył, że już nie wrócę, jak tutaj spadłem. Ale mniejsza prowadzi nas to... Dokładnie tam, gdzie chciałem dojść. Co ciekawe, co my tu mamy? Eldeńskie gwiazdy. Ładnie wygląda, więc pewnie to jest zaklęcie, żeby jak nazwać, wiecie, mi to bardzo żyło i... dopiero teraz zauważyłem, że w sumie to przyzwanie Kościeja nie jest duchem, a zaklęciem. A pozwolę w takim razie aż to sprawdzę, bo dla mnie to jest nowość. Ale tak, czar, sług śmierci. Przecież wyzywa grupę zagubionych w śmierci. Trzy szkielety pojawią się w pewnej odległości od sobie rzucającej, dopóki nie znikną, będą atakować wrogów. O! Fajne, ale tak. Eldeńskie gwiazdy jednak nie są zaklęciem, to trzymane są. Żeby tak jak wskazywało wszystko inkantacją. Okej, okay. Ta legendarna inkantacja to najstarsza spośród tych, które pochodzą od złotego drzewa. Tworzy strumień spadających złotych gwiazd, które bombardują okolice. Podobno dawno temu wyższa wola zesłała na ziemię pomiędzy złotą gwiazdę, niosącą bestię. Później się stała się ona eldeńskim kręgiem. Okej. Okay. Wow. A teraz ile? 50. Ile my tego mamy? Ile? 40. Kurczę. Wiecie, co to oznacza? Będzie ciężkie, ale... Run Godrika. I ten, jak to się nazywa, symbol palców. I ten, i w sumie to będziemy mogli zobaczyć, jak one wyglądają. Aż bym chciał sprawdzić, tylko... Musiałbym wtedy zrezygnować z innych rzeczy. Albo z regeneracji życia, albo z dźwigu. Przy czym mogę zrezygnować tylko z regeneracji. Ale dobra. Jesteśmy też tam, gdzie chcieliśmy. Z perspektywy tych mrówków na gałęzi. Więc tak, czy tutaj coś jeszcze jest? Czy może mrówki na gałęzi miały sugerować mi to z tym do tamtego czegoś? Nie wiem, chociaż tutaj też coś jest to przy mrówkach na gałęzi, może to? Nie, raczej nikt by nie prowadził mi po święty smar. Więc dobra, załóżmy, że to te całe gwiazdy były moim celem podróży. A póki co ten... póki co tak... Spróbujmy... No... Nie spać, nie zginąć i tym podobne. Jeśli się uda, to nie będę już narzekał na nic więcej, bo... Nie sięgam i... Teraz sięgnę. Tak, sięgłem. Dobra. Mnie nic więcej tutaj nie widzę. Tak więc, no... Jedyne, co ewentualnie nam pozostało, to jeszcze... I znowu czytającej z palców staruchy się przeteleportować i... W sumie, czy jest coś jeszcze do pozwiedzania? Ja się tak pytam, bo w sumie to trochę zastanawia, ale... Nie, chyba...
Chyba nie ma. Bo tak szczerze, to co niby? Weźmy już wszędzie. No dobra, jeśli jest jeszcze jakaś trumna zrzucająca znowu nas ku spodowi, to może. A warto może sprawdzić, co mi szkodzi w sumie. Wątpię, żebyśmy właśnie coś mieli tutaj znaleźć, ale no. Moja ciekawskość jednak czasami nie daje spokoju. A zanim coś więcej jednak to... żegnaj regenerację życia. Witaj runie Udrika. Witaj 50 wiary. I uwaga, uwaga. Mam wolne miejsce na zaklęcie? Od kiedy? Myślę, że to jest taki trochę zagubiony. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Bo szukam tego jednego i... Nie ma go? Ofensywne. Nie ma. Inkantacja ofensywna, okej. Za mało wolnych miejsc, a... Okej, dobra, czyli to... Mogę więcej, a... Za czarny ogień? Dobra, czemu by nie? Ja chcę po prostu zobaczyć, jak to wygląda i co to robi. Powiedzmy, że się zatrzymuje i robię jakiś... Amen, czy coś i... Okej. Okay. Pozwólcie, że na razie tego nie skomentuję, bo ciężko mi po prostu szczerze ocenić, co, jak, gdzie i kiedy z tym wszystkim. Ale tak, zdecydowanie to najmniej interesujące. Teraz tak standardowo postaram się unikać tych tutaj przeciwników, bo ich nie lubię. I no, poszukam jakiegoś przejścia dalej czy coś. W sumie co więcej. O właśnie, chwila, jeszcze coś pojedynczy, to może spróbuję się z nim zmierzyć. Jak ten mieczek zadziała? 153 przestarcze, przełamuje ataki i... Okej. Okay. Mocarne dziadostwo. Mocarne, nie będę zaprzeczał, a teraz tak. Tam jest bezdenna przepaść. Okej, okay, czyli tam raczej zejścia nie będzie. Nieważne, jak bardzo bym chciał tam zejść. Więc no. A, i przy okazji jeszcze muszę wam powiedzieć jedną rzecz, którą odkryłem niedawno. Oprócz, jeśli skoczymy na koniu i trafimy w to coś, to ponoć nam za ten, załagodzi upadek. Nie wiem, czy zawsze, czy to jest na pewno prawda, ale gdzieś to zasłyszałem i jak tak to sprawdziłem na szybko, to wydawało się co najmniej trochę prawdziwe, więc tak... No, nawet nie wiem, po co się z wami z tym dzielę. Przecież w sumie się tym z wami dzielę. Ale mniejsza. Póki co skupmy się może na przetrwaniu w tym dziwnym miejscu. Widać, łatwo tutaj zginąć, otoczonym przez wszystkich wrogów. No, bardzo łatwo nawet. A właśnie, w sumie nie wydaje się to być zbyt inteligentne. Mała grupka i jest ich, i są słabi raczej, ale... Gwiazdy, pokażcie, co potraficie. Że co? No to widzicie? 5 obrażeń. Albo oni mają olbrzymią odporność na... jak to się nazywa? Na to obrażenia, które to zadaje, jakiekolwiek one są. Albo... To jest... Bardziej... Aż zobaczę, czy może to... Nie wiem... Może nie są po prostu podatni na ogień? Nie! Ogólnie moje obrażenia są skuteczne przeciwko nim. Tam biło po 5. No, to ja już nie mam pomysłu, co mogło być. I tak... W sumie w tym momencie czemu by nie? A ja od razu ogłoszę. Dzisiaj będziemy chyba chodzić resztę odcinka. Dopóki nie stwierdzę, potrzebuję znowu wsparcia tego czarnego ognia, co z kosą. No, tak, bo trochę się za nim stęskniłem. Póki co słyszeliście ten przeklęty dźwięk. Mogę powiedzieć, że też to słyszycie, a nie, że znowu paranoja jakoś się uruchamia. Tak, jestem już pewien, że nie paranoja. Mamy tu znowu chrząszczo, chrabąszczo, stwora. Ale mniejsza. Mniejsza. Jeszcze raz mniejsza, bo na razie to ktoś do nas szczelo. Mamy prawie, że bezużyteczne, albo nawet nie tyle, co prawie, co totalnie, szczerze, prawdziwie bezużyteczne zaklęcie. I...
Dobra, mniejsza. Teraz naprawdę w takie rzeczy. Bo muszę się skupić na tym, żeby... No, pokonać tego tutaj dziada i... Ktoś mi może powiedzieć, proszę, gdzie jest mój chrząszcz, chrabąszcz, który na mnie krzyczy? Chrząszcz, chrabąszcz, mówiłem, nie ty, brzdalu. Właśnie. To pokonuję ich na dwa uderzenia. Chciałem zobaczyć, jak z mieczykiem. Widać różnicę. Zresztą nie wiem, czy kosy nie trzymam dwuręcznie, więc dwuręcznie kontra jednoręcznie tak ciężko przerównywać, ale mniejsza. O, tutaj widzę chrząszczyka, chrząszczyka. I tak widzę też tego brzdala, ale teraz to nieistotne. Ja chcę chrząszcza, chrząszcza. Ponury kamień kowalski 6. Pies mi szczeka, wybaczcie. Ale tak, mimo tego, że szczeka, to nie jestem w stanie teraz, wiecie, zrobić cięcia. Pójdę ci i zginę, a ja nie chcę umierać. Więc tak, gin. Gin. Tak, oj. Nie chcę osokomywać. Tęskniłem za kosą czy coś. Bo szczerze, bardzo tęskniłem, nawet widać. Nadal potrafię nią walczyć, może. Nie jest co, wiecie, idealna. I tak dalej, ale nadal potrafię, nadal jestem godny miana kosiarza. Nawet jeśli nieudolnego kosiarza, to nadal jednak. Ale teraz taka mniejsza, bo widzę tutaj kolejne gałęzie. Nie, koń, nie, spa. Daj. Brawo, koń. Brawo, po prostu. Aj. No to teraz musimy wrócić. Przy czym... Od razu mówię, nie używam runy. Nie używam, bo póki co gra mi pokazała, że ten czar jest albo bezużyteczny, albo nie jest po prostu użyteczny w tej lokacji i sprawdzimy go kiedy indziej, jak będzie jakaś okazja walki, nie wiem, z jakimś bossem czy jednym większym przeciwnikiem. Na razie właśnie nie ma co tej runy kolejnej, czy łuku runicznego kolejnego używać. Tylko na taką głupią zachciankę, jak to, że chce mi się po prostu tego, brakuje mi słów. Może chce mi się aktywować to bez powodu. Ale tak, tu jest to, tutaj teraz tak i tym razem zeskoczę z konia nawet. Co my tu mamy? Złoty run 8, super ginę dla złomu, śmiecia, niczego przydatnego, jak zwał, tak zwał. Ale teraz mniejsza o to i... Znowu to dziwne stworzenie. Na razie się nim nie przejmujmy. Wiem, że jest groźny, więc tym bardziej nie chcę się tym przejmować, rozumiecie? Ale co ważniejsze, to zauważam, że no, tutaj na tym budynku stoi łucznik. A jeśli stoi tu łucznik, oznacza, że tutaj właśnie jest dojście. I coś tutaj prawdopodobnie jest. Papa. I co my tu mamy? Kamień Kowalski 6. No cóż, no. Podsumuję to w jeden sposób. Gro, ty po prostu wiesz, jak zepsuć najlepszy moment. Po prostu odkrycie jakiejś znajdźki czy coś. Mhm. Dobra, chcesz coś zrobić, ale nope. Pokonamy cię szybciej. I czy stąd mogę ktoś czas bezpiecznie wrócić? O. Wydaje mi się, że koniu na tym by padł, więc... Wolę nie ryzykować. Dobra, może jednak zaryzykujemy. Okej, a jeszcze raz i... Okej, dobra, nie jest to aż taka wielka odległość, poza tym mogą się zahaczyć o to, więc... Jej, jest dobrze. Czy coś i... w sumie... Co dalej? No tak tu pobiegłem, szukam jakiegoś szczęścia czy czegoś i tak, no. Odkryłem parę nowości, ale... Nie po co tu łażę dalej? To nie wiem. O, znajdźka. Tak, wiem, ryzykuję śmiercią dla jakiejś znajdźki, byle jakiej pewnie. I ten, kamyczek piątka. Osobiście ciężko mi określić, czy był warty takiego ryzyka, czy nie. Ale jestem w stanie powiedzieć, że prawdopodobnie nie znajdę tych kamyczków i tak za szybko nie użyję, nawet jak użyję, to mam wystarczająco dużo. I co tu mamy? Proch rycerza mauzoleum. Okej.
bez głowy łucznik, więc szybko przerzucamy się tak, żeby go dopaść. I z kosy dokończamy roboty. Dziękuję. Wielki łuk. Miło. Łyknę to na wszelki wielki, chociaż szczerze wiem, że to nie było aż takie potrzebne. Oczywiście tamten się przez... ten przezniknął, a ten nie. Ale mimo to jest ok. I proszę, kosym też przełamujemy po dwóch ciosach. Ja, obie broni naprawdę są podobnej siły. Ciężko mi tym zaprzeczyć czy coś. To jest co najlepsze piękne. Mam broni na różne okazje, na różnych oponentów. Co jest zdecydowanie teraz wielką zaletą. I teraz tak. A, dostałem obrażenia przez moją głupotę. Więc użyję butelki do wyleczenia kunio. I tak, tutaj jedziemy, to jest to drzewko. Nie, po prostu facepalm. Mam nadzieję, że słyszeliście, bo celowo robię to dosyć głośno. Widzicie, po prostu szczyt mojej głupoty. Nagrywam to w ciągu dnia, wyjątkowo. Prawdopodobnie poruszam sobie, że opublikuję to tego samego dnia, po prostu, w którym to nagrywam, bo chciałbym po prostu pokazać, że nie umarłem tak całkowicie i w wolnych chwilach naprawdę będę siadał do tego Elden Ringa. Więc tak, prawdopodobnie zobaczycie to dosyć późno, ale tego samego dnia, w którym to nagrałem. I tak. Widzicie, jak to jest z człowiekiem, kiedy jest zaspany przez to, że nagrywa to właśnie o porach teoretycznie normalnych, ale z drugiej strony jest już po doświadczeniach dnia dzisiejszego i przez to trochę, no, może nie ogarniać, mieć gorszy niby refleks, chociaż u mnie nigdy refleksa dobrego nie było. Więc może inaczej, gorsze orientacje czy coś, ma na głowie więcej spraw, myślę o innych rzeczach czasami. No, więc jak widzicie, nieważne kiedy będę nagrywał, jak będę nagrywał, po co będę nagrywał, zawsze znajdą się jakieś momenty, w których to totalnie zlamie. Teraz tak, tutaj byliśmy przed chwilą i w sumie... Po co tu wracam? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, po co tu wracam? A może po to, że tutaj teraz zauważę łucznika, który jest tam wyżej, więc wiem, że tutaj coś jest? Ja, może tutaj mnie nie było? Może będę gdzie indziej? Ciężko mi teraz stwierdzić. Ale tak, dobra, jeśli on tak chce się bawić w teleportację, to pierwsza rzecz, zapalamy lampkę. A druga rzecz, dobra, skoro chcesz tak się bawić, to proszę. Teraz dostaniesz z czarnego płomienia. Takiego nie byle płomyka, tylko takiego właśnie poważnego czarnego. Który, miejmy nadzieję, cię poskromi. I tak, mówiłem, że będzie to odcinek kosy, ale po to mam dwie broni, żeby bawić się dwoma broniami, więc tak. Będą właśnie momenty, w których będę wyciągał ten mieczyk, czy coś, czy to z frustracji, czy to z innych powodów. Ale dobra, teraz nie ma co o tym gadać. Jest tutaj coś, nadal podkreślam. Dla tych, którzy nie słyszeli, nie chcę tego ruszać. Po prostu nie czuję potrzeby, nie wiem po co to jest. Wolę nie ryzykować. Wiele powodów mogę naprawdę znaleźć, czemu tego nie ruszę. Ale tak, póki co widzę jeszcze jeden korzeń, którym można by było teoretycznie chyba gdzieś pójść, żeby coś sprawdzić, ale... Ale no, co to chciałem? Ale właśnie nie jestem pewien, czy to będzie miało sens. Bo ten korzeń jest dosyć wysoko. Nie, dobra, do fin to będzie miał sens, jak teraz patrzę, że tu jest na nim znajdźka. To jest jedna kwestia, druga jest tutaj ten wróg, niestety. A wydaje mi się przynajmniej, że są oni teoretycznie dosyć niebezpieczni. To jest właśnie ta kolejna sprawa. Złoty rund 1, no, no dzięki, gru, rozpieszczasz mnie. Kolejna rzecz, no, miałem łazić po płaskowyżu. A ja znowu łażę gdzie indziej zamiast tego. Więc tak, jestem złym, niedobrym gwiezdnym kluczem, który znowu się rozprasza swoim rozproszeniem. I dosłownie, przybyłem tu tylko dlatego, że dostałem podpowiedź, co do, jak się okazało, bardzo fajnej rzeczy. Ale tak, to nadal była jedna podpowiedź odnośnie jednej rzeczy, a stwierdziłem, że skoro jest jedna podpowiedź, to ja tu muszę poszukać jeszcze milion innych rzeczy i kostru księcia śmierci. To jednak jakaś taka broń, czy tym razem będzie do kijek, do szarodziejowania? Chyba tym razem kijek. Tak. Ciekawe, prawie możemy go ubrać i on wymaga
wiary w ogóle skaluje się też z wiary. A kostur ze sprawnym bursztynem, uważany za część samego księcia śmierci, wzmacnia czary śmierci. Jeden z kostorów, który Akademia uznała za heretyckie, ze względu na jego zdolność do wzmacniania zaklęć nie tylko poprzez inteligencję, ale też wiarę. Okej, okay. Wiecie co to oznacza? Ciekawa, powiem, że to ciekawa zdolność, ciekawy kostur. Teoretycznie, to podkreślam, teoretycznie. Praktycznie tak, też tak jest, to ja nie wiem. Ale czysto teoretycznie. O, widzę tutaj też skok. Zobaczymy, czy ta teoria będzie prawdziwa. No oczywiście, że nie był. Struga, nie chciałbym zrobić drugiego skoku, przez co padłem tam teraz tak dziwnie. Głupia gra. Ale tak teoretycznie, może byłbym w stanie się bawić w co delikatniejszą magię też, skoro mam jakiś kostur, który tak. Ale się będzie to słabe, to jakoś, jakokolwiek się wiecie, skaluje od wiary. No nie ukrywajmy, wiara to jest jednak nasza taka trochę flagowa zdolność. Dosłownie wiara mam 45 w czasie, kiedy jedno co możemy doganiać mniej więcej, i to nadal mniej więcej, to jest witalność. Tutaj mam 40, a bodajże 2. Ale tak. I znowu mi koń nie chciał skakać, niestety. Kamyszek siódemka. To tak, zwykły kamień kowalski numer 7 to jest wielka zdobycz chyba. Aż zaraz później sprawdzę. Tak, zaraz później. Moje słowotwórstwo jest czasami dziwne. Ale aż za chwilkę, teraz dokładnie mówiąc, za chwilkę. Jak zwał, tak zwał. Ale tak, jak będziemy tylko w bezpiecznym miejscu, to zerknę. Okej, to nie jest bezpieczne miejsce, ale... Okej, 7 i 8. Nawet, dobra, nawet 6, to jeszcze są zdobycze takie, nawet. Patrząc na to, że w sumie, no, nie mamy ich za dużo. Piątki to chyba nawet się znajdują dosyć często. Ale tak, 6 w górę, jestem w stanie powiedzieć, że to są dobre zdobycze. Halo, co to ma być? Nic, dajcie sobie, po prostu, Ale tak, mam ten kostur, to wiecie co, bym aż sprawdził jedną rzecz. Ile to wymagało? 16, tutaj 28, to tego nie rzucę, ale to bym mógł robić niby. Dobra, ale full focus, skup się gwiezdny kluczu, nie rozpraszaj się swoim rozproszeniem. Nie myśl teraz o nowych pomysłach na strategię czy coś, to nie ten moment. Teraz mamy dostać się na górę korzonków i zobaczyć, czy czegoś wyżej nie ma. Co najwyżej. Albo, co jest lepszym pomysłem, ale czy się tego nie zrealizuje, bo gwiezdny klucz tutaj teraz przedstawiony w tym czasie, kiedy to nagrywał, mimo tego, że ja to mówię, też w tym samym czasie w sumie jednym ciosem mi zniszczył od razu konia. Dziwne. Ale tak, to mimo tego, że właśnie ja jestem tym gwiezdnym kluczem, który teraz to mówi i w ogóle, jestem Starkiem, gwiezdnym kluczem, Starkiem. Wiecie, to różnie można wymówić moją nazwę, różnie mogę się nazywać, ale tak. To nadal, mimo tego, że to mówię, narzekam to, że powinienem wracać, to ja wiem, że nie wrócę, bo póki co moja motywacja jest całkowicie odmienna. Ja chcę właśnie iść dalej, szukać, zwiedzać. A, tam coś można zobaczyć, zebrać? Może? Nie wiem. Wiem tylko, że powinienem chyba się śpieszyć, zanim te bestie mnie tutaj dopadną. I, tak. Na te dzwonnice nie wiem, czy jest po co iść. Ale złoty run. I szczyt wodospadu. Ile odkryłem coś znowu kolejnego nowego? Prawdopodobnie jest to nic więcej jak tylko jakaś mini lokacyjka, w której coś może podniosę. Ale nadal jestem dumny z tego znaleziska. I mrówki. Sruwające mrówki. Okej, raz, dwa. Po sprawie. I teraz tak, będąc tutaj, co mogę dalej zrobić w sumie? Bo jeszcze wyżej to na razie nie wejdę. O nie, mrówka, twarda głowa. Okej, tylko nie gim tutaj gwiezdny klucz, bo drugi raz tutaj nie dojdziesz. Dobra, grzeczny gwiezdny klucz. Mhm. I wiecie, od razu mówię, bym tu dotarł, ale wolę się motywować takimi myślami, że już drugi raz nie dam rady, że na farcie. W ten sposób jakoś tak ostrożnie zaczynam grać i czy jest tutaj coś tak rzeczywiście, czy miałem rację co do tej drugiej kwestii, że w sumie
No, tak cytując, klasyka, nic tu nie ma. Chyba jednak nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. I tym podobne. No, to jeśli była mowa o motywacji... wpadł w jakąś dziurę. Cały ja. Więc teraz trzeba tam iść, żeby odzyskać moje mnóstwo dusz. Tam w sumie runów, ale dobra. Tym się już zajmę na spokojnie samemu i widzimy się tam u góry za chwilę z powrotem. Okej, dobra. Wróciłem znowu na tą górę. I teraz tak, gdzie jest moja magiczna plamka z całymi moimi finansami duszowymi? W krzaku. Okej, dobra. I teraz, skoro już to mamy załatwione, to teraz znowu masło maślane mi trochę wychodzi, ale tak musimy być ostrożni. Dobra, jeszcze żyję. I teraz, gdzie to ostatnio, żebym spadnął? Chyba tam niżej. I tam były jakieś przedmioty, więc tak. Jest dobrze. Nawet bardzo dobrze, jeśli miałbym być całkowicie szczery. Ze sobą i z wami i z tym, co właśnie ta gra prezentuje. I tak, kamyczek 7, okej. Widzę, że moje dawne, jakby to nazwać, kary, upomnienia, przypominajki o tym, że kamienie 7 istnieją, nadal są w mocy i... Mamy niedźwiedzia. Niedźwiedzie oraz powrót, czyli... Czyli co już, no chyba ta lokacja naprawdę już nic więcej w sobą nie prezentuje. A skoro nic więcej nie prezentuje, to mogę w końcu pójść zająć się ostatnią sprawą, którą dzisiaj chciałem pokazać, patrząc na czas antenowy, który mi zajęło, to takie w sumie proste lamienia tutaj. Więc tak, jak tylko te dziadostwa, które mnie właśnie tam gonią, sobie pójdą, to będziemy mogli zająć się ostatnią kwestią, właśnie jak już to powtarzam. Ale tak, jak widać, już nie jestem w formie, już za dużo gadania do monitora, jak na mój gust. Co w sumie jak na moim gębopaszczę. Na moje słowotwórstwo. Jak zbyt tego zło. A dobra. Konkretnie chciałbym się udać gdzieś tutaj. A nie pamiętam dokładnie miejsca. Jednak podejrzewam, że gdzieś to będzie mniej więcej w tej okolicy. I jest to spowodowane jednym bardzo prostym faktem. Na mojej postaci zastępczej, którą bardzo rzadko ugrywam, ale czasami chodzę tam, gdzie już byłem, ewentualnie. A jak to się nazywa? Drobne zaległości, no to też sobie stwierdziłem, że pójdę na Płaskowy, że tak nie jest taki trudny. Szczerze, jest dużo słabszy od tej, a sobie radzi nieźle. I znalazłem przypadkowo właśnie gdzieś tutaj... jak to się nazywa? Brakuje mi teraz słów. Ten, wiecie, okrąg, ten taki specjalny. Na którym to można walczyć z jakimś tam inną wersją. Tak, właśnie, dobrze nawet kojarzyłem. Tam taką jakby inną, udziwnioną wersją przeciwnika, którego już pokonaliśmy, więc... Żeby nie było... Wiem mniej więcej, jak on będzie wyglądał, podkreślam wyglądał. Do końca walki nie sprawdziłem, bo... Powiedzmy, że tamta postać ma poziom teraz 40 któryś, a wywitalność ma chyba 20 punktów max, więc... No, możecie sobie wyobrazić, jak sobie radzi, jeśli coś mocno bije. A akurat ta walka jest taką, w której obrażenia otrzymywane przez nas są dosyć wysokie. Chociaż jakie konkretnie, to nie wiem. Więc no. Po prostu idziemy, walczymy. Miejmy nadzieję, że wygrywamy i dostajemy nagrodę. A potem wszystkim będziemy już kończyć, bo... No, chciałbym, żeby ten odcinek był co najmniej krótszy niż moje typowe 50-minutówki. Więc tak, a czy mamy tutaj posąg? Szczerze... Nie pamiętam, a tak, prawie bym zapomniał, jestem dzisiaj rozkażony. Oczywiście trzeba zapłacić za możliwość walki tutaj tym pięknym, kamiennym mieczykiem. No, od razu lepiej. Dobra. A na to starcie jednak preferuję pójść z mieczykiem i przywitajcie się z... Godefroyem, który wygląda bardzo podobnie do tego, jak mu tam było. Nie pamiętam teraz, jak się nazywał, ale tego wiecie, strzywańca. Jest równie irytujący, co on. Ale no, jak widać, porządnie przygotowana postać do walki.
która jest wytrzymalsza niż taki typowy, powiedzmy, czarodziej z początku rozgrywki, naprawdę sobie może tu poradzić nie najgorzej. I okej, okay, w sumie z tym jałpem powinienem jeszcze zarzucić sobie oczywiste wzmocnienie, zanim pójdziemy do starcia z tym czymś. I z moim największym błędem, jeszcze większym niż to wszystko, jest to, że w sumie nie wziąłem wiary, żeby sprawdzić, jak się sprawuje przeciwko niemu to zaklęcie. Wiecie, gwiazd. No, halo. Ja chcę sobie tylko zarzucić jedno wzmocnienie. Wiem, że bez niego też bym ci pokonał. Zły niedobry dziadzia, ale no z nim będzie trochę prościej, więc tak. A, i przy okazji jeszcze taka ciekawa kwestia właśnie, jeśli chodzi o ten atak. Odkryłem to jakiś czas temu, jak pokonywałem Godricka tamtą postacią, czy tam, jak mu tam było, nawet nie pamiętam. Co niektórych ataków właśnie można unikać, skacząc. A, i jeszcze dla ciekawskich, nie, nadal nie dostałem achievementa za pokonanie go. A może już mam? Nie, jeśli się nie mylę, to chyba nie mam. Aż po tej walce... Nie wierzę! Nie wierzę! Ja już czułem się zbyt pewnie. Ale tak aż w sumie jak teraz padłem, to mogę sprawdzić, czy mam tego achievementa. I tak oczywiście jest posąg. Szybko sprawdzę. No, nadal nie mam. Nadal nie mam. Nieważne ile razy po prostu pokonam Godricka, ten achievement nigdy mi nie przyjdzie. I teraz tak... Okej... Okay. Pierwsze co tu... Żrymy runę. Bo chcę zobaczyć tym razem naprawdę ile ta gwiazda będzie zadawać obrażeń. Podejrzewam, że nadal będzie rapem. Ale nie ma co się powstrzymywać do... Znaczy przed rzucaniem jej i traceniem run, innych rzeczy, by tylko sprawdzić. Teraz tak, uciekamy. Robimy takie modlitwy i... Dobra. Albo ja czegoś nie rozumiem, bo to naprawdę jest słabe. Aha. I oczywiście, żeby nie było, ja rozumiem, że zaklęcia powinny bić co najmniej trochę mniej niż moje ataki, patrząc na to, że tam pieczęć nie ulepszona, a broń ulepszona na prawie maksimum, tym podobne, no ale jednak, no... Zaklęcie, które wymaga 50 wiary, żeby było 400, kiedy ja podobne wyniki, jeśli nie lepsze nawet, osiągałem na zwykłej włóczni błyskawic, to jest takie trochę coś, moim zdaniem, nie w porządku. No dobra. Okej. Okej, okej. Okej, okay. Może tym razem się uda. Muszę być bardzo ostrożny w kwestii teraz atakowania. Wiecie, nie chcę paść. A chcę zobaczyć, co w końcu oferuje sobą ten dziad, więc... Okej, okay, teraz będzie atak tutaj. Łatwo go ominę. I płomieniu, może, proszę? Nie, oczywiście płomień został przerwany. Bo jakby inaczej. Nie mogę skończyć tego wszystkiego w dobry sposób. Bo wiecie co? Dodatkowe wyzwanie. Dokończymy roboty kosą. Skoro to miał być jej odcinek, to jedynego bossa, którego pokonujemy. Fajnie byłoby ją. Czy ją. Nią. W sumie tak jest. No. Wiecie o co mi chodzi. Nią dobić. Prawda, nie bije procentówek i. Wydaje mi się, że mieczykiem byłoby trochę łatwiej, ale. Może się uda. Okej, okay, na spokojnie. Łykamy butelki. Nawet dwie. Jest to trochę przepalenie, ale co mi tam? No dobra. Kosa się spisała jak zwykle, tylko do dokończenia roboty, ale nadal. Nie będę kwestionował jej skuteczności. Co tu mamy? Ikona Godfreya. Okej, okay, oraz
Trochę tego było, dobra. Nie ma co narzekać. Satysfakcjonująca była ta walka. I no, skoro już tutaj wygraliśmy, ja tylko szybko zobaczę, co to było. Za ikonę Godfreya. Wzmacnia ładowane zaklęcia i umiejętności. Okej. Siła ładowanych ataków czarami, inkantacjami i umiejętnościami. Okej. Okej. Ciekawe. Dobra. Będę musiał to sprawdzić potem, jeśli chodzi o skuteczność. Ale tak, to już kiedy indziej. A póki co na tym kończymy, więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Hej, hej.